Najgorsza kwatera generalnie, największe problemy tutaj zawsze z chorobami i ze szkodnikami, odmiana Najdaret, odmiana Lobo, ale to za chwilę Wam powiemy co i jak. Cześć, witajcie. Kolejny film zgodnie z obietnicą. Będziemy sobie przedstawiać wszystkie programy, wszystkie zwalczania chorób i szkodników, które tutaj generalnie stosowałem w sadzie. Dzisiaj jesteśmy w najgorszej kwaterze. Najgorszej, to znaczy w takiej, w której zawsze były problemy i z chorobami, i ze szkodnikami, i z kondycją tych drzew. Czyli jeżeli dane rozwiązanie tutaj się sprawdza, no to powinno się w tych kwaterach, które są w dobrej kondycji, fajne drzewa, też powinno się sprawdzić. W tym roku generalnie, mam nadzieję, że przez wiatr nie, dobrze słychać. W tym roku generalnie dwa problemy, od których chcę zacząć. Pierwszy problem to mączniak, drugi problem to mszyca, ale sobie dzisiaj po kolei powiemy program generalnie mączniakowy całosezonowy, znaczy całosezonowy. Do momentu 19 czerwca, który generalnie tutaj mamy. Wiosną standardowo trzy zabiegi z sulfisatem, czyli siarka generalnie była stosowana. Potem około kwietnieniowo stosowałem Sercadis. Wiadomo, że Sercadis to parch i mączniak. Było już wszystko ok, ale kondycja drzew i ta szybka wegetacja powodowała, że stosowałem dalej kolejny produkt, o którym sobie za chwilę powiemy. Produkt, który miał poprawić kondycję drzewa, miał sprawić, że będą odporne, że nie będzie generalnie problemu łącznie również z tym mączniakiem. Dobrze, że się nie założyłem, bo z nami jest Wojtek. Cześć Wojtek. Cześć. Zaraz przejdziemy do Wojtka. Miałem się założyć z Wojtkiem, bo Wojtek mówi, zastosujesz, będzie dobrze, będzie fajna kondycja, będą zdrowe, dotrwasz do końca sezonu. I tak na chwilę obecną jest. Produkt, który ja tutaj stosowałem, o którym chcę dzisiaj Wam powiedzieć, poza tymi, które wcześniej wymieniłem, to miligard. Wojtek, do Ciebie pytanie, jak ten miligard trzeba stosować? Miligard stosujemy w dawce 5 kg na hektar, 500 do 750 litrów wody. Tak jak tu widać, miligard jest bardzo dobrze wpływa na kondycję roślin. To jest duże źródło fosforu i potasu. Wiadomo, im bardziej odżywiona roślina, im lepsza kondycja roślin, tym bardziej odporniejsza na różne stresowe skutki działania na przykład mączniaka prawdziwego. W każdym razie, tak jak tu widać, liść jest mocno zielony, nie widać tutaj żadnego mączniaka prawdziwego, dobrze odżywiona roślina, sama potrafi ochronić się przed chorobami. Miligard bardzo dobrze wpisuje się w zasady stosowania w integrowanej ochronie roślin. Czyli najpierw stosujemy wszystkie produkty, które mają nam zapewnić zdrową kondycję roślin, a potem dopiero i nie doprowadzić do chorób grzybowych, a potem dopiero stosujemy środki ochrony roślin. To właśnie widać w przypadku stosowania miligardu. Miligard to jest duże źródło fosforu i potasu, aż 44% potasu i 21% fosforu, dlatego działa to na kondycję roślin, ale ma też związki błonnotwórcze, które też wspomagają tą roślinę. Wojtek, powiedz mi, dwa razy zastosowałem miligard po 5 kg. Uważasz, że jeszcze powinienem wykonać zabieg kolejny tutaj? Tak, jeżeli będą... Tym, co widzisz na drzewie, wiadomo, że jest mniejszy plon, ale ten liść jest dobry, no kondycja drzewa, pomimo, że to jest najgorsza kwatera w najgorsze drzewa, jest lepiej niż w kolejnych sezonach. Trzeci, czwarty zabieg miligardem, czy już nie? Tak. Miligard należy stosować w zależności od warunków pogodowych, tak do 4-5 razy w sezonie, jeżeli nie ma presji chorób. Mhm. Jeżeli jest presja chorób, czyli jeżeli mamy świadomość, że mogą wystąpić te choroby, należy stosować go częściej. Za chwilę będzie padał deszcz, tak, a dzisiaj jest trochę słońce, trochę pochmurna pogoda. Jest dobra na miligard dzisiaj, czy lepiej czekać na taką słoneczną pogodę? Nie. Lepiej czekać na słoneczną pogodę, ponieważ wtedy lepiej zadziała, nie? Czyli tak dzisiaj raczej chyba odpuszczamy, dzisiaj nie? Raczej nie, bo jeżeli spadnie deszcz, to nie wiadomo, czy to zdąży się wchłonąć, nie? Poczekajmy, aż będzie dłuższa przerwa, żeby to mogło się wchłonąć, nie? Okej.
Czyli słuchajcie, krótkie podsumowanie. Sulfisat, 3 zabiegi, potem generalnie jakieś SDHI, które również generalnie Wam pomoże z mączniakiem. Potem trzymamy kondycję drzewa, kondycję roślin. W moim wypadku do 20 czerwca 2 razy miligard w 5 kg. Wojtek Wam wspomniał, jak go stosować i jest wszystko w porządku. To tyle, pozdrawiam.